pocofać chwilę i nam wyszedł już zapewne pruski guzik z koroną. I jeden fenik pruski. Fajny guziczek nam wpadł między szmatami mundurowymi. Coś a la Stalhelm, nie? Miał być zwykły groszek, a wyszło takie coś. Może nawet pierwsza wojna, ale fajny. Najpierw nam takie coś wpadło. Jest to materiał, to prasowana tektura. Jest to część przybornika do MG34. No i między złomem wpadła stalowa klamerka. Tylko, że widzicie, jaki to stan. No ale to nigdy nie wiadomo. Może coś z tego będzie. W szybkim czyszczeniu coś mniej więcej już widać. A, poobłupana. I właśnie przed chwilą pan Maciek trafił. O, się pręży. No, zobaczmy. Ciężki? No właśnie nie, chyba alu pozłoca. Alu? On jest za lekki. Jakaś cygańska robota, no co to mówi. Kurde. Jak dla mnie alu. Popatrz. Ta, alu. Halowek. No ptaszek, no. Ale podniósł ciśnienie. Coś tam widać. I co tam masz? Garnek. Do zupy. Garnek do zupy? No chyba nie jednej. O. Coś nowego. No, jak to może być? Widzicie, proszę Państwa, takie fanty wychodzą dzięki uprzejmości kolegi Mikołaja z Gdańska. Pozdrawiamy. Będzie kalka, czy nie będzie kalki? No nie. Mocno. Bez zdrowy. Drugą stronę jeszcze, weź. Po kolei Jacek. Ja nie wiem, czy widzowie chcą już oglądać. Czyścimy każdy kolejny hełm. Ci co z branży to pewnie chcą. Zobaczyć tam, gdzie kalka była. Serwem. Jakieś matryca. No cześć. Takie same są, czy nie? Pieczątka do reklamówki jakichś sklepów kolonialnych. Tak? Mhm. Konserwa, kolonial, tam. Patrz. To jest Danzig. Jest impreza.
Trafiliśmy jeszcze oto taki kubeczek. Trochę go pokleiliśmy. Paru kawałków brakuje. Za czym może dzisiaj się trafi. Z panoramą jakiejś wsi. Mamy sobie Deusa i żeby tradycji było zadość, kolejne takie coś się stało. Jak to się stało? Nie wiadomo. Coś ten Deus ostatnio mnie nie lubi. Normalnie pękł plastik.